Według wielu ludzi ten opublikowany portret pamięciowy łudząco przypominał rysopis tajemniczego mężczyzny z ręcznikiem, który podążał za Iwoną Wieczorek. Pomimo tego, że oprawca pozostawił na miejscu zbrodni swoje ślady DNA, to do dnia dzisiejszego nie wiemy, kim był zabójca trzynastoletniej Izy Strzałkowskiej. Najbardziej szokujące było to, że miał on od tyłu związane ręce, a ponadto do jego zwłok były przyczepione dwa kawałki płyty chodnikowej o łącznej wadze 20 kg. Kamil opuścił mieszkanie na gdańskiej Oruni i nigdy już do niego nie wrócił. Hej, cześć drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Kilka miesięcy temu opublikowałem obszerny film na temat zaginięcia, o którym można powiedzieć, że słyszała niemalże cała Polska. Rzecz jasna, mam na myśli materiał dotyczący sprawy Iwony Wieczorek, czyli dziewczyny, która w 2010 roku wracając z klubu do domu. Zniknęła bez śladu, i niestety, pomimo upływu wielu lat, nadal nie wiemy, co tak właściwie się wydarzyło. Zmierzam do tego, iż pod tamtym właśnie filmem pojawił się komentarz, który spowodował, że zdecydowałem się na nagranie podcastu, którego właśnie teraz słuchacie. Pewien użytkownik napisał, że osoba z jego rodziny także wiele lat temu zaginęła w Trójmieście, i ten mężczyzna zadał pytanie, Kim tak właściwie była Iwona Wieczorek, że wszyscy o jej zaginięciu mówią, a o tej bliskiej osobie tego człowieka już wszyscy totalnie zapomnieli. Oczywiście Iwona nie była nikim wpływowym, a to, że temat jej zaginięcia stał się medialny, było i zresztą jest nadal spowodowane wieloma czynnikami. Takimi jak przede wszystkim młody wiek zaginionej, tajemnicze okoliczności zniknięcia. Oraz wiele nieścisłości w tej sprawie, czy nawet i płeć tutaj odgrywa kluczową rolę, bo nie oszukujmy się, ale kiedy znika jakaś atrakcyjna kobieta, to media chętniej o tym mówią niż w sytuacji, kiedy zaginie jakiś mężczyzna. A poza tym warto także przypomnieć, że Iwona zaginęła w lipcu, więc gdy plakaty z jej zdjęciami były rozwieszane w nadmorskich kurortach, to. Codziennie w taki właśnie sposób informacja o zniknięciu tej młodej kobiety docierała do tysięcy turystów, co sprawiło, że wizerunek Iwony zapadał ludziom w pamięci. Mimo wszystko, gdy przeczytałem tamten komentarz pod filmem, to ogarnął mnie trochę taki chwilowy smutek, bo rzeczywiście to musi być niezwykle przykre z perspektywy rodziny osoby zaginionej, kiedy znika ci ktoś bliski i Mało kto o tym wspomina, a jakiś czas później znika jakaś inna osoba, i nagle już o tej sprawie trąbią wszystkie media przez kilkanaście lat. Z tego właśnie powodu uznałem, iż dobrą inicjatywą będzie stworzenie takiego odcinka, w którym przypomnę, że Iwona Wieczorek to nie jest jedyna osoba, która zaginęła w trójmieście. Z góry zaznaczę, że plan jest taki, by co jakiś czas pojawiały się na tym kanale odcinki o tego typu tematyce i oczywiście w kolejnych materiałach będę poruszał także i temat zaginięć osób z innych rejonów Polski. Jeżeli chcecie docenić moją twórczość, zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, a także subskrypcji oraz dzwoneczka, by być na bieżąco. Naprawdę wiele mi to pomaga. Zapraszam także na mojego Instagrama i jak zawsze przypominam, że mój rozwój można wspierać także finansowo na zrzutce oraz Patronajcie. Linki wyświetlą wam się właśnie teraz na ekranie, ale znajdziecie je także w opisie pod tym filmem. Z ogólnodostępnej bazy osób zaginionych, którą prowadzi fundacja, i taka wynika, że na chwilę obecną w województwie pomorskim 42 osoby uznawane są za zaginione. Z tych 42 osób, aż 22 po raz ostatni widziano w Gdańsku, Gdyni lub Sopocie. Jednak nie wszyscy, o których dzisiaj wspomnę, znajdują się na tej liście, więc może właśnie zacznę od kogoś, kogo tam nie znajdziecie, ponieważ. Ciało tej osoby zostało odnalezione, jednak wątpliwości jest mimo wszystko tak dużo, że nie byłbym sobą, gdybym o tej sprawie troszkę wam nie opowiedział. Posłuchajcie na wstępie historii Patryka Palczyńskiego. Największą życiową pasją tego niespełna 24-letniego chłopaka było żeglarstwo. Zaszczepili to w nim jego rodzice, którzy zabierali Patryka w rejsy tak naprawdę od jego najmłodszych lat życia. Po raz pierwszy wypłynął z nimi, kiedy miał zaledwie 4 lata. Można w sumie powiedzieć, że żeglarstwo dla Patryka było takim sposobem życia. Studiował on nawet przez pewien czas na Akademii Morskiej, ale finalnie porzucił edukację na tej uczelni, ponieważ Najbardziej zależało mu na zrobieniu specjalizacji pływania dużymi żaglowcami, a tam, gdzie się uczył, nie było to możliwe. Niedługo później Patryk został zatrudniony przez mężczyznę pochodzącego z Niemiec, i dzięki temu dołączył on do załogi, której zadaniem było ściągnięcie do Europy jachtu z Oceanu Spokojnego. Kiedy Palczyński wykonał wszystkie zadania, które należały do jego obowiązków, to podjął decyzję, że przez kilka miesięcy pozostanie na Karaibach, gdzie nawiązywał nowe znajomości w branży, a także, rzecz jasna, poszerzał zakres swoich umiejętności żeglarskich. W lipcu 2009 roku chłopak powrócił do Polski i cztery miesiące później, czyli w listopadzie, zaczął planować kolejny rejs. Ale niestety musiał te swoje plany odłożyć troszkę w czasie, ponieważ przez miesiąc zmagał się z problemami zdrowotnymi, a później były święta i nowy rok, więc ten czas chciał on spędzić w gronie najbliższych mu osób. Finalnie jednak, dopiero w maju, Patryk poinformował swoją mamę, że nareszcie niebawem wyruszy w rejs, ale nie zdradzał dokładnej lokalizacji miejsca docelowego, ponieważ powtarzał, iż. Nie chcę na razie zapeszać. Warto także zaznaczyć, że kiedy ten młody mężczyzna przekazał swoim bliskim informacje o tych żeglarskich planach, to wyglądał na kogoś zadowolonego oraz podekscytowanego, jednak jego mama zauważyła wtedy pewne niepokojące zachowanie swojego syna. Patryk, szykując się do tego rejsu, przez cały czas siedział przy komputerze i wymieniał z kimś całą masę maili oraz SMS-ów, a kiedy mama pytała go z kim koresponduje, to nie potrafił, a raczej to nie chciał odpowiedzieć. Było to tajemniczej i niepasujące do niego, ponieważ on swojej rodzicielce mówił zazwyczaj dosłownie wszystko. Podejrzane było także to, że za każdym razem, kiedy mama wchodziła do jego pokoju, a on akurat z kimś pisał, to albo zasłaniał monitor, albo po prostu wyłączał komputer. Ponadto, jak się później okazało, skrupulatnie kasował również całą korespondencję, więc do dnia dzisiejszego pozostaje zagadką to, z kim on się kontaktował i dlaczego robił z tego taką tajemnicę. Kiedy nadszedł dzień, w którym Patryk Palczyński miał wyruszyć w rejs, jak zawsze przed każdą wyprawą, poszedł on do urzędu, by się wymeldować ze swojego mieszkania do 2012 roku. Więc w teorii ten jego rejs powinien właśnie potrwać mniej więcej 2 lata. W urzędzie poproszono go o wskazanie lokalizacji, w której ma zamiar przez ten czas przebywać, i podał on Nową Zelandię. Problem tylko w tym, że chłopak swoich bliskich informował o rejsie, który miał być na Karaiby, a niektórym znajomym wręcz mówił, że wyrusza do Amsterdamu. 2 czerwca 2010 roku początkowo o 13.00 Patryk miał opuścić mieszkanie, by rozpocząć wyprawę, jednak kilkukrotnie ta godzina była jeszcze przez niego przekładana na późniejszą. Po 18:00 do mieszkania wróciła mama chłopaka, która ze swoim synem zjadła tort oraz wypiła po lampce wina, ponieważ dzień później Patryk miał świętować swoje 24. urodziny. O godzinie 23:00 kobieta odwiozła syna na dworzec kolejowy w Gdyni, gdzie chłopak powinien wsiąść do pociągu, jednak jak się później okazało, prawdopodobnie nigdy do niego nie wsiadł. Logowania jego telefonu wskazywały na to, że po rozstaniu z mamą musiał on udać się jakimś z samochodem na skwer Kościuszki. To, jak szybko tam się przemieścił, oznaczało, że nie był on w stanie przejść tej odległości pieszo, pomimo tego, że był to niespełna kilometr od miejsca, w którym jego mama widziała go po raz ostatni. Patryk nie miał żadnego ciężkiego bagażu. Wziął z domu jedynie podstawowe przedmioty, które spakował w plecak i malutką torbę, więc skoro taki krótki dystans pokonał jakimś pojazdem, to z jakiegoś powodu musiało mu się bardzo spieszyć. W okolicach północy mama Patryka otrzymała sms od syna o treści: No dobra, już zaraz wyjazd, będę musiał wyłączyć telefon. Pozdrawiam gorąco i głowa do góry. Kobieta po przeczytaniu tej wiadomości wysłała jeszcze do Patryka życzenia urodzinowe, jednak wiadomość do niego nie dotarła, ponieważ jego telefon był już wyłączony. I niestety, Nigdy nie został ponownie uruchomiony. Przez kolejne dni mama Patryka Palczyńskiego próbowała skontaktować się ze swoim synem, jednak bezskutecznie. To dla kobiety było bardzo niepokojące, ponieważ nigdy w przeszłości nie zdarzało się, by ten chłopak nie dawał żadnego znaku życia po wyruszeniu w rejs. Zawsze wysyłał chociaż jakąś wiadomość mailową, w której informował, że. Wszystko u niego jest OK. Z tego właśnie powodu po trzech tygodniach mama Patryka zdecydowała się na to, by zgłosić zaginięcie syna na policję, no ale niestety nie potraktowano tego zgłoszenia zbyt poważnie, ponieważ uznano, iż kobieta jest przewrażliwioną matką, która nie rozumie, że syn może nie mieć ochoty się odzywać, lub może po prostu nie mieć takich możliwości, będąc na morzu. Niestety funkcjonariusze się pomylili i to bardzo. 14 lipca 2010 roku, czyli ponad miesiąc po tym, jak urwał się kontakt z Patrykiem, mniej więcej 7 km od portu w Gdańsku, kuter rybacki natrafił na dryfujące ludzkie ciało. Załoga podjęła decyzję, że zaczepią zwłoki i przetransportują je na brzeg, jednak mieli z tym ogromny problem, ponieważ topielec był nieustannie ciągnięty przez coś pod wodę. Kiedy po wielu trudach udało się zwłoki przetransportować na ląd, Okazało się, że ciało należało prawdopodobnie do młodego mężczyzny, jednak najbardziej szokujące było to, że miało ono tyłu związane ręce, a ponadto do jego zwłok były przyczepione dwa kawałki płyty chodnikowej o łącznej wadze 20 kg. Śledczy początkowo nie mieli pewności, czy aby na pewno było to ciało Patryka Palczyńskiego, Ponieważ zwłoki były już w zaawansowanym rozkładzie. Poproszono więc jego mamę o to, by zweryfikowała rzeczy osobiste topielca, i niestety kobieta rozpoznała wszystkie przedmioty z jednym wyjątkiem. Pokazano jej naszyjnik z zawieszką żółwia. Kobieta stanowczo stwierdziła, że jej syn nigdy czegoś takiego nie nosił. Tak naprawdę do dnia dzisiejszego pozostaje zagadką to, czy ten łańcuszek należał do Patryka, czy może ktoś mu go założył przed jego śmiercią. Po tym jak odnaleziono ciało Patryka Palczyńskiego, lokalna społeczność zastanawiała się, co mogło być przyczyną tak wstrząsającej zbrodni. Ludzie plotkowali o porachunkach i nielegalnych interesach, a zresztą nawet matka chłopaka zastanawiała się nad tym, kto mógł mieć motyw, by zamordować jej syna. Kobieta podejrzewała, że przed śmiercią zaangażował się on w jakiś nielegalny przemyt, a argumentem ku temu miał być fakt, iż przed zaginięciem był on tajemniczy i nie chciał zdradzać z kim tak dużo korespondował. Jednakże zrozpaczona rodzina po kilkunastu miesiącach od dnia znalezienia ciała musiała zmierzyć się z kolejnym dużym szokiem. Bliscy ofiary czekali na to, aż śledczy ustalą oprawcę bądź oprawców Patryka. Tak się jednak nie stało, ponieważ prokuratura ogłosiła, że nie było to zabójstwo, a samodzielne odebranie sobie życia. Według oficjalnej wersji uznano, że prawdopodobnie Patryk zabrał dwa kawałki betonowej płyty z budowy w okolicach skweru kościuszki, następnie zbliżył się do morza, przymocował te fragmenty płyty do swojego ciała, związał ręce od tyłu i wskoczył do wody, popełniając w ten sposób samobójstwo. Zapewne dla wielu z Was już na samym starcie może się wydawać ta hipoteza niezbyt przekonująca. Aczkolwiek najwięcej nieścisłości pojawia się dopiero w momencie, gdy zagłębimy się w detale. W toku śledztwa stwierdzono, iż najpewniej chłopak wskoczył do wody właśnie w okolicach skweru Kościuszki. Problem jednak w tym, że do zaginięcia doszło dzień przed dniem wolnym od pracy, gdy w tych okolicach przebywała cała masa ludzi, więc pytanie czy jest możliwe, że nikt nie zauważył młodego mężczyzny idącego z kawałkami betonowej płyty? Nawet jeżeli Patryk je przyczepił do siebie chwilę przed skokiem do wody, to musiał je jakoś przetransportować, i zresztą samo przymocowanie ich do siebie na pewno nie byłoby czymś, co dałoby się zrobić w krótką chwilę. Pamiętajmy także o tym, że jego ręce były skrępowane węzłem od tyłu, więc samodzielne związanie rąk w taki sposób, to także raczej nie jest kwestia kilku sekund. W mojej opinii brzmi to niezwykle nieprawdopodobnie, że w tak popularnym miejscu jak skwer kościuszki doszło do targnięcia się na życie w sposób, który wymagał skomplikowanych oraz długich przygotowań, i nikt tego nie zauważył. No ale nawet jeżeli założymy, że mimo wszystko mogło dojść do takiej sytuacji, to pojawia się kolejna nieścisłość. Skwer Kościuszki znajduje się 14 km od portu w Gdańsku, a to właśnie 7 km w głąb morza od tego portu natrafiono na ciało Patryka. Oznaczałoby to więc, że jego zwłoki obciążone betonową płytą musiałyby przepłynąć minimalnie kilkanaście kilometrów. Zastanawiające jest również to, że chłopak posiadał przy sobie wielofunkcyjny, zaawansowany zegarek przeznaczony dla żeglarzy, na którym policja praktycznie wcale się nie skupiła, a jak się okazało w późniejszym czasie, zawierał on bardzo cenne informacje. Kiedy został on wydany bliskim Patryka, to podjęli się oni samodzielnego przeanalizowania danych i na jaw wyszły fakty świadczące o tym, że przez trzy dni od opuszczenia mieszkania przez Patryka, jego zegarek logował się w okolicach wieżowca Sea Towers w Gdyni. Ponadto ten zegarek posiadał system automatyczny, który wymagał aktywności fizycznej, by się nakręcać. Jeżeli więc został zdjęty z ręki lub osoba posiadająca go na ręce nie ruszała się wystarczająco dużo, to po maksymalnie 48 godzinach przestawał on działać. Wspominam o tym, ponieważ zegarek Patryka zatrzymał się na dacie 8 czerwca. A przypominam, że wyszedł on z domu 2 czerwca. Jeżeli więc weźmiemy te 3 dni, gdy urządzenie logowało się w lokalizacji Sea Towers, czyli to jest 3, 4 i 5 czerwca i od 8 czerwca odejmiemy dwa dni podczas których zegarek mógł działać bez ładowania ruchem, to takim sposobem dochodzimy do wniosku, że najbardziej prawdopodobne jest to, Iż Patryk nie stracił życia od razu po tym, jak rozstał się ze swoją mamą na dworcu, a stracił je najpewniej w okolicach 6 czerwca. Mogła być to na przykład noc z 5 na 6. Tutaj od razu zaznaczę, że zegarek to nie jedyny dowód na to, że chłopak jeszcze przez jakiś czas żył po tym, jak został wyłączony jego telefon. Jego mama powiedziała, że kiedy Patryk wychodził z domu, to zabrał ze sobą 50 dolarów. A kiedy wyłowiono jego ciało, to w portfelu znajdowało się jedynie 20 dolarów. Tutaj pojawia się więc pytanie, gdzie wydał 30 dolarów w Polsce, czyli w kraju, w którym obowiązuje zupełnie inna waluta. I teraz tak: jeżeli Patryk przez kilka dni przebywał gdzieś w okolicach wspomnianego wieżowca, bądź nawet i przebywał bezpośrednio w tym budynku, to do śmietnika możemy wyrzucić to, co powiedziałem wcześniej. Czyli, że na tym skwerze Kościuszki 2 czerwca było dużo ludzi. No bo jeżeli on żył jeszcze przez co najmniej kilkadziesiąt godzin, to mógł na spokojnie wszystko sobie wcześniej przyszykować i na przykład w środku nocy wyjść z obiektu gdzieś w ustronne miejsce, by zakończyć swój żywot w tak niezwykle rzadko spotykany sposób. Aczkolwiek tutaj pojawia się kolejny szereg poważnych nieścisłości. Po pierwsze, skoro Patryk żył jeszcze przez kilka dni, to gdzie on tak właściwie przebywał? Ani nie meldował się w żadnym hotelu, ani nie zgłosił się żaden jego znajomy, który by go przez te dni nocował. Po drugie, w portfelu Patryka nie brakowało niczego, z wyjątkiem 30 dolarów i dokumentów osobistych. Wyglądało to tak, jakby ktoś się ich pozbył, by sprawić trudność w potencjalnej identyfikacji ciała. Jeżeli więc zgon byłby wynikiem samodzielnego targnięcia się na życie, to Dlaczego Patryk przed wykonaniem takiego kroku miałby wyjąć z portfela dokumenty? Po trzecie, pomimo tego, iż uznano, że doszło do samodzielnego odebrania sobie życia, to prokuratura nie potrafiła i nie potrafi nadal wskazać motywu tak desperackiego posunięcia. Po czwarte, na linię, którą Patryk miał związane ręce, wykryto odciski palców niezidentyfikowanych osób. No i po piąte, sporo do życzenia pozostawiają argumenty prokuratury, ponieważ zdecydowaną większość z nich można obalić. Chociażby wymieniano to, że Patryk przed rejsem poszedł ściąć włosy, a tak często robią osoby planujące odebranie sobie życia. Problem jednak w tym, że Patryk przed każdym rejsem udawał się do fryzjera. Tak samo jak przed każdym rejsem szedł się wymeldować do urzędu, ale mimo tego nie przeszkadzało to prokuraturze, by stwierdzić że tym razem w ten sposób chciał on zamknąć pewien etap swojego życia, szykując się do jego zakończenia. Jako argument przemawiający za samobójstwem wymieniano także to, iż wykasował on korespondencję. Rzecz w tym, że przyczyną usunięcia wiadomości mogło być także na przykład zatajenie jakichś nielegalnych planów. Oczywiście ja nie twierdzę, że na 100% doszło w tym przypadku do zbrodni, ponieważ pomimo wielu wątpliwości, hipoteza o samodzielnym odebraniu sobie życia jest w jakimś stopniu realna. Aczkolwiek to właśnie słowo klucz realna, a nie pewna. To jedna z takich spraw, gdzie jeżeli wzięlibyśmy dwa słoiki i do jednego wrzucili argumenty przemawiające za targnięciem się na własne życie. A do drugiego wrzucilibyśmy argumenty przemawiające za morderstwem, to prawdopodobnie wypełnilibyśmy je do tego samego poziomu. I oczywiście każdy może mieć swój punkt widzenia, i przy tej sprawie naturalne jest, że ludzie dzielą się na dwa obozy, ale tak naprawdę ani jedna strona, ani druga strona nie może być pewna swojej racji, ponieważ wątpliwości do dnia dzisiejszego ma nawet sama prokuratura. Na stronie crime.com.pl możemy przeczytać wypowiedź pani prokurator Ewy Burdzińskiej, która zajmowała się tą sprawą. Ta kobieta powiedziała następujące słowa: Często wracamy do tej sprawy w rozmowach w prokuraturze. Zawiera ona wiele zagadek i wiele pytań, na które nie zdołaliśmy uzyskać odpowiedzi. Czysto po ludzku chcielibyśmy ustalić, co się stało, przekonać samych siebie. A zwłaszcza matkę. Ta wypowiedź jasno wskazuje na to, że prokuratura nie jest w pełni przekonana co do tego, że Patryk Palczyński samodzielnie zakończył swój żywot. Najbardziej mnie jednak zaskoczyło, że w maju 2011 roku, czyli już prawie rok po tym, jak znaleziono jego ciało, to ta sama pani prokurator powiedziała, że na chwilę obecną nie biorą pod uwagę możliwości samobójstwa i że szukają sprawców zabójstwa. Kilka miesięcy później jednak poinformowano, że żadnego zabójstwa nie było. No a mimo tego w wywiadach ludzie, którzy pracowali nad tą sprawą, sugerowali nadal, że nie mają pewności co do tego, co się wydarzyło, więc śmiało możemy uznać, że ta sprawa wciąż pozostaje nierozwiązaną zagadką. Tutaj warto także przypomnieć, że ciało Patryka Palczyńskiego odnaleziono trzy dni przed zaginięciem Iwony Wieczorek i z tego właśnie powodu ta sprawa nie stała się zbyt medialna, ponieważ społeczeństwo skupiło się w dużo większym stopniu na losach zaginionej dziewiętnastolatki. Przeglądając rejestr osób zaginionych w Trójmieście, moją uwagę jednak chyba najbardziej przykuł Kamil Kowalczuk, który zaginął w 2005 roku, mając zaledwie 10 lat. Aczkolwiek to jedna z takich spraw, gdzie nie ma jakiejś obszernej historii, ponieważ pomimo upływu czasu nie wiadomo tak naprawdę zupełnie nic. Ten chłopiec należał do dzieci określanych mianem Grzecznych. Pochodził on z rodziny, która może i nie była jakaś zbyt zamożna, ale w domu chłopca nigdy nie brakowało tego, co najważniejsze, czyli miłości. 25 czerwca 2005 roku Kamil miał się udać ze swoją rodziną do kościoła na niedzielną mszę. No ale z racji, że była piękna pogoda, to chłopiec poprosił mamę, by zamiast tego pozwoliła mu iść na plac zabaw. Kobieta po chwili namowy zgodziła się i takim sposobem, chwilę po godzinie 13, Kamil opuścił mieszkanie na gdańskiej Oruni i Nigdy już do niego nie wrócił. Przez kilka godzin po powrocie z mszy, mama chłopaka nie czuła żadnego niepokoju, ponieważ wychodziła z założenia, że jej syn bawi się gdzieś na podwórku i nie dzieje się mu żadna krzywda. Aczkolwiek, kiedy zaczęła zbliżać się pora wieczorna, a dziesięcioletni Kamil nadal nie wracał do swojego domu, to wśród jego bliskich pojawił się strach, że mogło stać się coś złego. No nie zdarzało się wcześniej, bo aż tak długo chłopiec przebywał na zewnątrz bez żadnego znaku, że wszystko jest okej. Okay. Zaniepokojona matka zaczęła więc szukać chłopca na własną rękę, jednak szybko się okazało, że nigdzie w pobliżu go nie było. Kamil po prostu przepadł bez śladu, więc jego bliscy, chwilę przed północą, zgłosili na policję. Oficjalne zawiadomienie o zaginięciu. Pomimo tego, że od tamtego momentu minęło kilkanaście lat, to los Kamila Kowalczuka wciąż pozostaje nieznany. Nie ma tak naprawdę żadnego punktu zaczepienia. Wiadomo tylko tyle, że chłopiec wyszedł z mieszkania, by udać się na plac zabaw i. Zniknął bez śladu. Oczywiście, jak to najczęściej bywa przy takich zaginięciach, pojawiali się świadkowie, którzy twierdzili, że widywali w różnych częściach Gdańska dziecko przypominające Kamila, jednak wszystkie tego typu doniesienia były tylko fałszywymi tropami. Aczkolwiek to jeszcze nie wszystko. Tego samego dnia, gdy zaginął dziesięcioletni Kamil, zniknął także jego czternastoletni sąsiad o imieniu Andrzej. Był to chłopiec z mocno dysfunkcyjnej rodziny, gdzie priorytetem był alkohol, a losem tego dziecka nie przejmował się zupełnie nikt. Ten czternastolatek już wielokrotnie w przeszłości uciekał z domu, więc kiedy 25 czerwca 2005 roku zniknął ponownie, to mówiąc kolokwialnie Nikt się tym nie przejął i nikt tego prawdopodobnie nawet nigdzie nie zgłosił. Andrzej, tak samo jak dziesięcioletni Kamil, do dnia dzisiejszego nie powrócił do swojego miejsca zamieszkania i nie dał żadnego znaku życia. Jednakże, ze względu na brak zainteresowania tym faktem najbliższych Andrzeja, temat jego zniknięcia został całkowicie zamieciony pod dywan, i niestety nie znalazłem w internecie ani żadnych zdjęć tego chłopca. Ani żadnych jego szczegółowych danych. Z racji, że tego samego dnia zaginęło dwóch mieszkających obok siebie chłopców, i pomimo upływu lat nadal nie odnalazł się ani jeden, ani drugi, to na tej podstawie śmiało możemy uznać, że te zaginięcia najpewniej są ze sobą powiązane. Na ekranie wyświetli Wam się teraz wizualizacja pokazująca, jak mniej więcej mógłby wyglądać obecnie Kamil Kowalczuk, gdyby żył. Przejdźmy może teraz do zaginięcia, który miał na myśli wspomniany przeze mnie wcześniej użytkownik pytający, kim była Iwona Wieczorek, że od tylu lat jest o niej głośno, a o innej zaginionej nikt już nie mówi. Mężczyzna, zamieszczając ten komentarz, miał na myśli sprawę Małgorzaty Klechniowskiej. Ta 33-letnia kobieta mieszkała na jednym z osiedli w Gdyni razem ze swoją siedmioletnią córką oraz mężem o imieniu Jacek, który pracował jako marynarz. To właśnie na jego głowie było utrzymywanie rodziny, ponieważ Małgorzata nie pracowała, a zajmowała się dbaniem o dom oraz o córkę i oprócz tego studiowała zaocznie socjologię. Wszystko, co teraz wam opowiem, będzie wersją zdarzeń przedstawioną przez partnera zaginionej 30 sierpnia 2005 roku mąż Małgorzaty wrócił z kilkumiesięcznego rejsu i kilka dni później, czyli 8 września 2005 roku, powiedział swojej żonie, że niestety, ale nie zostanie w domu tak długo jak planował, ponieważ musi stawić się w Amsterdamie, by ruszyć w rejs w zastępstwie za innego marynarza. Małgorzata Klechniowska, kiedy o tym usłyszała, to Pokłóciła się z mężem o to, że tak rzadko bywa on w domu, a kiedy już się zjawia, to na krótko. Zdenerwowana kobieta poinformowała Jacka, że ma odebrać córkę ze szkoły, ponieważ ona idzie do sąsiadki. Zgodnie z tym, co powiedziała, trzasnęła drzwiami i wyszła, nie biorąc z mieszkania nic poza telefonem. Jak się jednak później okazało, Wcale tego dnia Małgorzata u tej sąsiadki się nie pojawiła. Kobieta mieszkająca obok Klechniowskich zeznała, że słyszała tamtego dnia w ich domu jakąś krótką awanturę i szamotaninę, która nagle w pewnym momencie ustała i, co kluczowe, nikt z mieszkańców budynku nie słyszał ani nie widział, by po tej kłótni Małgorzata opuszczała mieszkanie. Co prawda pojawił się jakiś nastolatek, który wracając ze szkoły miał rzekomo widzieć smutną i zapłakaną Małgorzatę stojącą pod blokiem, ale tutaj pojawia się szereg wątpliwości. Po pierwsze, czy kobieta, którą widział, to aby na pewno była Małgorzata, po drugie, czy widział ją przed tą ostateczną awanturą czy już po awanturze. A po trzecie, nie wiemy, czy rzeczywiście widział jakąkolwiek zapłakaną kobietę, czy tylko tak zeznał, bo go ktoś do tego w jakiś sposób nakłonił. Wróćmy jednak do tematu pana Jacka, ponieważ obiektywnie jego zachowanie było bardzo podejrzane. Kiedy rzekomo jego żona wyszła z mieszkania, on pojechał odebrać córkę ze szkoły, i kiedy z nią wrócił, to poprosił, by dziewczynka poszła pobawić się na podwórko. Bo on musi jechać załatwić jakieś sprawy. Siedmiolatka chciała jechać razem z nim, ale jej ojciec się na to nie zgodził. Mało tego, przed tym jak gdzieś wyruszył, to wjechał swoim autem do garażu i po niedługim czasie z niego wyjechał, znikając na całą resztę dnia. W późniejszym czasie tłumaczył, że pojechał rzekomo wtedy szukać swojej żony. Jednak to nie jedyne budzące wątpliwości zachowanie tego mężczyzny. W godzinach wieczornych, kiedy wrócił on wreszcie do swojego mieszkania, zadzwonił do siostry swojej żony i poinformował ją o tym, że Małgorzata wyszła z domu i nigdzie jej nie ma. Z racji, że nigdy wcześniej tego typu sytuacje nie miały miejsca, to niemalże natychmiast zaniepokojona siostra zgłosiła na policję zaginięcie. I to, co działo się później, jasno przemawia za tym, że za zniknięciem Małgorzaty mógł stać jej własny mąż Jacek. Jednak, pomimo upływu lat, brakuje na to jednoznacznych dowodów. Posłuchajcie sami. Do zaginięcia doszło w czwartek. Policja do mieszkania weszła dopiero po kilku dniach. Sprawdzali wtedy oni zarówno mieszkanie, jak i samochód pana Jacka, szukając śladów potencjalnego zabójstwa. Co prawda, takich śladów nie udało się wykryć, ale to, co wtedy zrobił mąż Małgorzaty, sprawia, że mimo wszystko możemy mieć pewne podejrzenia wobec niego. Kiedy policja wykonywała czynności polegające na przeszukaniu mieszkania, mężczyzna zawiózł swoją córkę właśnie do siostry zaginionej Małgorzaty, zostawił klucze od mieszkania swojemu znajomemu i, jak gdyby nigdy nic Wypłynął w rejs. I oczywiście, ja spotkałem się z takimi komentarzami, że to nic nie znaczy, bo może on wyruszył w rejs, by zarobić pieniądze na utrzymanie córki, no bo przecież jak zaginęła mu żona, to teraz samodzielnie musi zadbać właśnie o córkę. Tylko że tutaj pojawia się kolejny problem. On zawiózł córkę do ciotki i zostawił ją tam na 5 lat, ani trochę nie interesując się jej losem. Po pięciu latach mieszkania u ciotki, dziewczyna przyprowadziła się do dziadków od strony zaginionej mamy, a jej ojciec nadal milczał. Tak naprawdę, przez 10 lat po tym, jak zaginęła Małgorzata, to z mężczyzną nie było żadnego kontaktu. Zastanawiające jest również to, że zaledwie kilka tygodni po tym, jak zniknęła Małgorzata Klechniowska, to pan Jacek wszystkie jej rzeczy spakowane w kartony dostarczył właśnie siostrze zaginionej. Zupełnie tak, jakby miał pewność, że kobieta już nigdy na 100% nie powróci żywa. Jeżeli to nadal zbyt mało argumentów dla was, że mąż małgorzaty może wiedzieć coś więcej, to jest jeszcze taka kropka nad i. Śledczy chcieli sprawdzić prawdomówność męża zaginionej na wariografię. Czyli potocznie mówiąc, chcieli go sprawdzić na wykrywaczu kłamstw. Jednak mężczyzna stanowczo odmówił takiego badania, więc. Istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że w swoich zeznaniach nie mówił on prawdy. Gdyby Małgorzata Klechniowska żyła, to obecnie miałaby 51 lat. W 2005 roku zaginęło tych dwóch chłopców, o których opowiadałem, i oni nie zostali odnalezieni do dnia dzisiejszego. W tym samym roku zaginęła także Małgorzata Klechniowska, i ta kobieta także nie została odnaleziona. Aczkolwiek w 2005 roku zniknęła również pochodząca z Gdańska 36-letnia Emilia Bendik. I tutaj mamy troszkę inną historię, bo ciało tej kobiety zostało odnalezione. Ale tak samo jak w przypadku Patryka Palczyńskiego, nie do końca jest jasne co się wydarzyło, ale tutaj mamy bardzo mało szczegółów. Ta 36-letnia kobieta, matka 7-letniej Moniki i 9-letniej Sylwii, dzień przed wigilią, czyli 23 grudnia 2005 roku, wybrała się na spacer. Około godziny 16 powiedziała po prostu swojemu mężowi, że idzie się przejść i będzie za godzinę. Nie było w tym nic jakiegoś podejrzanego. Kobieta była trochę przemęczona, ponieważ przez ostatnie dni zajmowała się szykowaniem potraw na święta i Porządkami w domu, a ponadto pracowała, więc marzyła o chwili wytchnienia. Emilia ubrała się, wzięła z domu jedynie telefon i poszła na spacer. Gdańsk był wtedy cały zatłoczony na ulicach można powiedzieć, że były tłumy, jak to zawsze przed świętami Bożego Narodzenia. Mimo tego, kobieta w tym tłumie przepadła. Już po 30 minutach od wyjścia z mieszkania mąż próbował do niej zadzwonić, by spytać, gdzie jest i kiedy wróci. Ale niestety nie odbierała komórki. Po dwóch godzinach u partnera Emilii zaczął pojawiać się niepokój, ponieważ zawsze kiedy kobieta mówiła, że wychodzi na godzinę, to rzeczywiście po tej godzinie wracała albo dzwoniła do męża, informując, że będzie trochę później. Mężczyzna więc razem z ojcem swojej żony wyszedł na ulicę Gdańska, by rozejrzeć się, czy nigdzie w pobliżu przez przypadek nie ma kobiety. I niestety nigdzie nie było po niej ani śladu. Jeszcze tego samego dnia o godzinie 21 wpłynęło na policję zawiadomienie o zaginięciu Emilii Bendig. Poszukiwania 36-latki trwały przez kilka miesięcy i policja nie potrafiła przez ten czas trafić na jakikolwiek trop. Po ponad dwóch miesiącach od dnia zaginięcia oficer operacyjny z pomorskiej komendy powiedział następujące słowa. To wyjątkowo zagadkowe zaginięcie. Nie wiemy nic o jego okolicznościach, dosłownie nic. Wstępnie jednak brano pod uwagę, że kobieta albo padła ofiarą zbrodni, albo odebrała sobie samodzielnie życie. Jednak, co do potencjalnego samobójstwa, to brakowało motywu. Kobieta była szczęśliwa, kochała swojego męża i przede wszystkim kochała swoje dzieci, które były dla niej oczkiem w głowie. Z tego właśnie powodu wersja mówiąca, że dzień przed świętami kobieta postanowiłaby targnąć się na własne życie, sprawiając tym samym olbrzymi ból bliskim, no, nie była zbyt przekonująca. Pod koniec marca 2006 roku, czyli trzy miesiące po zniknięciu 36-latki, policjant przechodzący obok kas biletowych żeglugi gdańskiej, dostrzegł w wodzie ciało młodej kobiety. Jak się pewnie już domyślacie, były to zwłoki Emily Bendick. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu było utonięcie. Jednak do dnia dzisiejszego pozostaje zagadką to, jak kobieta znalazła się w wodzie. W 2020 roku jej mąż wyznał w rozmowie z faktem, że pomimo upływu lat, nadal ze smutkiem przeżywa śmierć swojej żony. Zdradził także, iż ma żal do policji, ponieważ jego zdaniem mogli zrobić dużo więcej, by wyjaśnić tajemnicę tej śmierci. Według słów mężczyzny, nigdy nie odnaleziono telefonu kobiety, który przecież wzięła ze sobą, gdy wychodziła na spacer. Ponadto, śledczy nie sprawdzili, w jakich lokalizacjach komórka logowała się do sieci, pomimo tego, że telefon był włączony jeszcze przez kilka dni po zaginięciu. Przypominam, że był to 2005 rok i w tamtych czasach tak naprawdę wystarczyło czasami nawet i odrobinę deszczu, by uszkodzić telefon przez zalanie. Nie było jeszcze wodoodpornych smartfonów. Jeżeli więc przy zwłokach nie znaleziono telefonu. I ten telefon działał jeszcze przez jakiś czas po zaginięciu kobiety. To myślę, że olbrzymim błędem było to, iż nie sprawdzono w jakich lokalizacjach urządzenie się logowało do sieci. Takie szczegóły zdecydowanie mogłyby przybliżyć nas do poznania prawdy dotyczącej śmierci Emily Bendig. Niestety, tajemniczych zaginięć czy zagadkowych zgonów w Trójmieście było tak dużo, że nie jestem w stanie omówić ich wszystkich w jednym odcinku, dlatego nie wykluczam nagrania części drugiej. Aczkolwiek, pewnym problemem jest jednak to, że o wielu osobach zaginionych wiemy jedynie tyle, że są osobami zaginionymi. Możemy jedynie znaleźć ich zdjęcia, imię, nazwisko, wiek i ewentualnie jakiś opis cech wyglądu. Brakuje jednak historii tych osób i szczegółów zaginięcia. Dlatego, jeżeli ktoś z Was, moi drodzy widzowie, ma jakieś informacje o kimś, kto zaginął w Gdańsku, Gdyni lub Sopocie, to śmiało możecie napisać do mnie na kezuvlogmałpa.gmail.com. Tak jak mówiłem już wcześniej, na inne miasta przyjdzie jeszcze czas. Chcę jednak najpierw omówić jak najwięcej spraw z trójmiasta. Zanim przejdę do historii finałowej tego odcinka historii, która szokuje, przeraża i ma nawet według wielu osób pewną cechę wspólną z zaginięciem Iwony Wieczorek to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na takie jedno z najświeższych zaginięć, do którego doszło 5 marca 2020 roku. Pochodząca z Warszawy, 15-letnia Gabriela Zawacka opuściła tamtego dnia ośrodek w rejonie Gdańskiej Matarni i przepadła bez śladu. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo, co się stało z tą młodą dziewczyną. Oczywiście początkowo podejrzewano, że nastolatka po prostu uciekła. Jednak warto zaznaczyć, że jest już ona pełnoletnia i nadal nie nawiązała kontaktu ze swoimi bliskimi. To jedna z takich spraw, gdzie osoba poszukiwana pomimo upływu lat nadal może żyć. Więc jeżeli ktoś z Was ma jakieś informacje dotyczące miejsca pobytu Gabrieli Zawackiej, to właśnie teraz na ekranie wyświetlają Wam się numery, pod które możecie zadzwonić i podzielić się swoją wiedzą. Tymczasem zapraszam do posłuchania już ostatniej dzisiejszej historii. 13-letnia Iza Strzałkowska była inteligentną, bardzo lubianą oraz rozsądną jak na swój wiek nastolatką. Miała wiele zainteresowań, głównie związanych ze sportem, chociażby uczęszczała na treningi piłki ręcznej czy tzw. unihokeja. Ponadto dziewczyna mogła się pochwalić dobrymi wynikami w nauce. I zamieszkała razem ze swoimi rodzicami w domu na obrzeżach gdyńskiej dzielnicy Dąbrowa. Dookoła ich budynku znajdowały się domy jednorodzinne, a z okien rozprzestrzeniał się piękny widok na łąki i lasy. 23 sierpnia 2011 roku 13 trzynastolatka spędzała ostatnie dni wakacji, spotykając się ze swoimi znajomymi. Za kilka dni miała rozpocząć edukację w gimnazjum. O godzinie 20:00 Iza udała się na przystanek autobusowy, by odprowadzić swoją przyjaciółkę. Miała do przejścia niespełna kilometr w jedną stronę i niespełna kilometr w drugą stronę. Kiedy koleżanka wsiadła do autobusu. Iza zaczęła rzecz jasna kierować się w stronę swojego domu. Zapadał już pomału zmrok, ale mimo tego nastolatka teoretycznie mogła czuć się bezpiecznie wracając samotnie, ponieważ okolice jej miejsce zamieszkania były niezwykle spokojne i nigdy w przeszłości nie działo się tam nic złego. Z jednej strony drogi, którą dziewczyna miała do przejścia, były pola, na których wieczorami z reguły dużo osób spacerowało z psami. A z drugiej strony były zabudowania. W czasie, kiedy nastolatka wracała do domu, jej tata relaksował się na ogrodzie, a mama przebywała wewnątrz budynku. Iza, wychodząc na przystanek, powiedziała, że będzie maksymalnie o 21, więc kiedy nie pojawiła się o tej ustalonej porze, to rodzice wysłali do niej smsa z zapytaniem, za ile będzie. 13-latka jednak nie odpisała. Po kilku minutach jej mama postanowiła do niej zadzwonić, ale także i za nie odebrała połączenia. Z racji, że nigdy wcześniej nie zdarzało się, by nastolatka ignorowała połączenia od swojej mamy, to kiedy doszło do takiej sytuacji, rodzice poczuli olbrzymi niepokój i mieli przeczucie, że mogło wydarzyć się coś złego. Ojciec dziewczyny został w domu, w razie gdyby Iza wróciła, a matka ubrała się i wyszła na zewnątrz, żeby poszukać swojej córki. Kobieta poszła w kierunku przystanku autobusowego, nieustannie dzwoniąc do Izy. Jednak w telefonie nastolatki po chwili rozładowała się bateria, więc wykonanie kolejnych połączeń nie było już możliwe. Z każdą minutą panika w rodzicach była coraz większa. Matka dziewczyny zdążyła nawet dojść do przystanku i wrócić tą samą trasą, a Izy nadal nie było w domu. Dochodziło już do godziny 23. Kiedy matka nastolatki cofnęła się z powrotem praktycznie pod sam dom, to w akcie desperacji postanowiła iść przeszukać łąkę, która znajdowała się naprzeciw ich okien zaledwie kilkadziesiąt metrów od budynku. No i niestety. Zaraz na samym początku ścieżki wiodącej przez te pola kobieta zauważyła buta należącego do córki, a kawałek dalej w krzakach leżała Iza ze zdjętymi do połowy spodniami i posiniaczoną twarzą oraz szyją. Nastolatka nie dawała żadnych oznak życia, więc kobieta natychmiast przystąpiła do resuscytacji. Po chwili na miejscu zjawili się także ratownicy medyczni, policjanci, a także i sąsiedzi oraz rzecz jasna ojciec trzynastolatki, który pomagał swojej żonie reanimować córkę. Jednakże, pomimo tych starań, nastolatki nie udało się uratować. Przyczyną jej zgonu było uduszenie. Mimo tego, że śledczy zadbali o to, by jak najmniej informacji przedostało się do opinii publicznej, to i tak wiemy, że zbrodnia miała prawdopodobnie motyw seksualny. Świadczyły o tym ściągnięte spodnie i materiał biologiczny sprawcy na brzuchu izy. Tutaj warto od razu zaznaczyć, że nie było to nasienie. Nigdy nie ujawniono o jaki dokładnie materiał chodziło, jednak możemy przypuszczać, że była to najpewniej ślina. W miejscu, w którym odnaleziono ciało Izzy, można było dostrzec także mocno przeoraną ziemię, co oznaczało, że dziewczyna broniła się przed gwałtem i były to po prostu ślady walki, podczas której 13-latka została uduszona. Najbardziej prawdopodobny przebieg zdarzeń jest taki, że oprawca zaczaił się w krzakach i wciągnął do nich nastolatkę, próbując odbyć z nią stosunek płciowy. Musiał też uniemożliwić jej krzyczenie, ponieważ gdyby krzyczała, to z pewnością usłyszałby to jej ojciec, który przebywał w tym czasie na ogrodzie. A przypominam, że do zbrodni doszło tuż obok domu. Z tego samego powodu jest praktycznie niemożliwe, by morderca gonił wcześniej nastolatkę ponieważ po pierwsze, na pewno w takiej sytuacji by zaczęła wołać o pomoc, a po drugie, Iza była wysportowana i potrafiła szybko biegać, więc dogonienie jej nie byłoby proste. Także z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy uznać, że albo doszło do ataku z zaskoczenia, Albo sprawcą był ktoś, kogo dziewczyna znała i nie spodziewała się, że ta osoba ją skrzywdzi. Niemal natychmiast po tym, jak odnaleziono ciało Izy, rozpoczęły się poszukiwania jej oprawcy. Najpierw jeden z sąsiadów przyszedł na miejsce zbrodni ze swoim psem tropiącym, jednak niestety ten nie podjął tropu. Następnie również z psami tropiącymi przybyli na miejsce policjanci, ale to także nie przyniosło żadnego rezultatu. Były więc cztery potencjalne drogi ucieczki, i do dnia dzisiejszego nie wiemy, który kierunek wybrał morderca. Pomimo tego, że przesłuchano w tej sprawie ponad 700 osób, i pomimo tego, że oprawca pozostawił na miejscu zbrodni swoje ślady DNA, to do dnia dzisiejszego nie wiemy, Kim był zabójca 13-letniej Izy Strzałkowskiej? O ustaleniach policji i ogólnie o przebiegu śledztwa wiemy tak naprawdę niewiele, ponieważ służby nie chcą udzielać żadnych szczegółowych informacji. Tłumacząc to tym, że morderca może śledzić wszystkie doniesienia dotyczące tej sprawy. Aczkolwiek mnie osobiście te tłumaczenia niezbyt przekonują, ponieważ skoro od ponad dekady nie udało się wykryć sprawcy, to medialne uciszanie może co najwyżej sprawić, że ludzie o tej zbrodni zapomną i tym samym zapomną o tym, że groźny przestępca wciąż pozostaje na wolności. No ale może właśnie o to policji chodzi, no bo przecież śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy, więc nieudolność czasami najlepiej jest przemilczeć. Generalnie zachowanie policji w tej sprawie wzbudza olbrzymie wątpliwości. Rzadko się zdarza, by udzielano mediom tak szczątkowych informacji. Do dnia dzisiejszego praktycznie nikt tej sprawy nie chce komentować. Aczkolwiek najbardziej zastanawiająca jest kwestia tajemniczego portretu pamięciowego. Po mniej więcej dwóch miesiącach od dnia dokonania zbrodni na podstawie zeznań jednej z ponad 700 przesłuchanych osób policja sporządziła rysopis mężczyzny, który miał być widziany w w okolicach tej okropnej tragedii. Rzekomo jakaś nastolatka zeznała, że była zaczepiana przez tak wyglądającego mężczyznę w dniu, w którym doszło do zabójstwa Izy. Wcześniej miała go także widywać w okolicach pobliskiej szkoły. Co ciekawe, według wielu ludzi ten opublikowany portret pamięciowy łudząco przypominał rysopis tajemniczego mężczyzny z ręcznikiem, który... Podążał za Iwoną Wieczorek, kiedy ta po raz ostatni została zarejestrowana przez kamerę monitoringu miejskiego. Zresztą, ocencie sami. Na tej podstawie zaczęła krążyć taka plotka, że osoba, która stała za zaginięciem Iwony Wieczorek, to ta sama osoba, która udusiła Izę. Jest to jednak tylko rzecz jasna, miejska legenda, która powstała właśnie na podstawie tego rzekomego podobieństwa rysopisów. Generalnie temat tego portretu pamięciowego wzbudza olbrzymie wątpliwości, ponieważ rodzice zamordowanej 13-latki od samego początku twierdzili, że policja powinna szukać zupełnie inaczej wyglądającego człowieka, i wprost mówili, że służby skupiły się na poszukiwaniach kogoś, kto albo był przypadkowym spacerowiczem. Albo w ogóle nie istniał, i rzeczywiście rodzina miała powody ku temu, by tak myśleć. Kiedy 23 sierpnia 2011 roku Iza wyszła, aby odprowadzić koleżankę na przystanek, to jej mama mniej więcej w tym samym czasie udała się na spacer z psem. Nieopodal domu kobieta zauważyła jednak mężczyznę, który przykuł jej uwagę, ponieważ zachowywał się dziwnie. Kręcił się on tak podejrzanie po chodniku, a kiedy kobieta zaczęła iść w jego stronę ze swoim pupilem, to odwrócił się on plecami i szybkim krokiem zaczął odchodzić, unikając kontaktu wzrokowego. Kobieta stwierdziła, że wyglądało to tak, jakby nie chciał, aby zdążyła ona zobaczyć jego twarz. W pewnym momencie mężczyzna jednak zniknął z pola widzenia mamy Izy, więc kobiecie nie przyszło do głowy to, że ten człowiek może wrócić i skrzywdzić jej córkę. Pewne jest jednak, że ten tajemniczy człowiek to nie jest ta sama osoba, którą możemy zobaczyć na portrecie pamięciowym. Mężczyzna, zauważony przez mamę ofiary, był wysoki i tęgi, a na rysopisie znajduje się ktoś, Szczupły. Na koniec dodam jeszcze taką ciekawostkę: że rodzice Izy chcieli poinformować opinię publiczną o tym, że mama Izy widziała kogoś, kto wyglądał zupełnie inaczej niż ten człowiek z portretu, ale śledczy kategorycznie zabronili przekazywania takich informacji. Ojciec ofiary prosił nieustannie policję o to, aby sporządzili rysopis człowieka, którego widziała jego żona, ale policjanci na początku odmawiali. Później zwlekali z tym i podawali różne terminy, kiedy się za to zabiorą, a finalnie, już chyba dla świętego spokoju, sporządzili wreszcie ten rysopis. Tylko, że pojawił się pewien problem. Ten rysunek wyglądał jak praca jakiegoś pięcioletniego dziecka. Zresztą, zobaczcie sami. Rodzice Izabeli Strzałkowskiej nigdy nie pogodzili się z tym, jaka tragedia spotkała ich ukochaną córkę. Nie pogodzili się też z tym, że służby nie zdołały ustalić sprawcy tego makabrycznego czynu. W 2021 roku ojciec zamordowanej nastolatki w rozmowie z faktem powiedział: Myślę, że to był ktoś, kto ją sobie upatrzył i czekał na nią. To nie był ktoś przypadkowy. Podejrzewam nawet, że mógł to być ktoś z mieszkańców może z tych bloków, które są niedaleko nas może ja tej osobie każdego dnia podaję rękę może mówimy sobie: Dzień dobry. Tego nie wiem. Mogę każdego podejrzewać. To jest bardzo ciężkie. Żona widziała wtedy podejrzanego, barczystego mężczyznę, ale to nie jest ten z portretu. Włosy przylizane, dosyć wysoki. Ludzie się boją mówić. Wiem, że żona wtedy mijała dwie panie z kijkami. One musiały go widzieć, no ale nie wiemy, czy one się nawet zgłosiły. Niby nie ma zbrodni doskonałej, a 10 lat mija i dalej nic nie wiemy. Ojciec Izy do dnia dzisiejszego żyje z nadzieją, że przyjdzie dzień, w którym oprawca jego córki zostanie aresztowany i odpowie za to, co zrobił. Jeżeli chodzi o mamę dziewczyny, to niestety ale dzień przed tym jak Iza powinna skończyć 23 lata Kobieta wyrwała się w nocy ze snu i zaczęła przeraźliwie dziwnie oddychać. Jej mąż próbował pomóc swojej żonie, ale niestety kobiety nie udało się uratować pomimo podjętej półtora godzinnej reanimacji. Do dnia dzisiejszego tak naprawdę pozostaje zagadką to, co było przyczyną śmierci. Ta niespełna pięćdziesięcioletnia kobieta była w pełni zdrowa, nic jej nie dolegało i nagle po prostu umarła, a przyczyna zgonu pozostała nieznana. Jeżeli dotrwaliście do końca tego, jakże smutnego odcinka, to chciałbym serdecznie podziękować Wam za uwagę. Jeśli macie ochotę docenić moją pracę, to wystarczy zostawić kciuka w górę pod tym filmem, a także subskrypcję i dzwoneczek, no bo nie ukrywam, że to właśnie te subskrypcje są olbrzymią motywacją do dalszych działań. Zapraszam także na mojego Instagrama i oczywiście, jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić. To przypominam, że można wesprzeć mój rozwój finansowo na zrzutce lub patronajcie. Linki wyświetlą Wam się właśnie teraz na ekranie, ale znajdziecie je także w opisie pod tym filmem. A tym, którzy już mnie wspierają, serdecznie dziękuję. Do usłyszenia niebawem.